Dom Kultury w Stalowej Woli to jedna z najlepszych realizacji socrealistycznych wzniesionych w miastach średniej wielkości w Polsce. Jest okazałym gmachem wyniesionym ponad poziom otoczenia. Zaprojektowanym i wybudowanym ze starannością wskazującą na szczególną rangę przypisywaną Domowi Kultury. W 2013 roku budynek został wpisany do rejestru zabytków. Socjalistyczna władza wykorzystywała architekturę do celów propagandowych. Monumentalne, efektowne realizacje miały świadczyć o wysokim statusie kierownictwa państwa. Wzorcowym modelem socrealizmu w polskiej architekturze jest oczywiście Pałac Kultury i Nauki w Warszawie. Powstawał według jedynej oficjalnie zatwierdzonej i obowiązującej metody twórczej. Sztuka musiała być socjalistyczna w treści i narodowa w formie. Rygor dotyczył całego świata sztuki, literatury, teatru, muzyki, plastyki i filmu. Świadectwo tej epoki pozostawił Leopold Tyrmand w dzienniku 1954. Stalowowolanie nazywali budynek Domu Kultury naszym Pałacem Kultury. Jego projektantka Hanna Szwemin-Pater widnieje również na planach 18 innych obiektów powstałych w tamtym okresie w Stalowej Woli. Socrealistyczne budynki w Stalowej Woli są wyższe, wyróżniają je gzymsy, bonie i attyki. Pierwszy pięciopiętrowy wieżowiec z windą w Stalowej Woli, postawiony przy przedwojennym trakcie wiodącym przez kolonię urzędniczą, skupia uwagę, przysłania modernistyczną zabudowę. W wyznaczaniu nowej perspektywy widokowej wspomaga go blok z kinem Ballada. Podobne zadanie otrzymały trzy budynki przy skrzyżowaniu ulic Hutniczej i Ofiar Katynia. Zaprojektowano je tak, by zdominowały szeregi modernistycznej zabudowy rozciągające się wzdłuż tych ulic. Bezpośrednie starcie socrealizmu z modernizmem przebiega wzdłuż połączenia bloków numer 5 i 7 przy ulicy 1 Sierpnia. Praktyczny, estetyczny klinkier versus bonia. Okazały fronton siódemki oraz kolejnych bloków odcinają plac przed Domem Kultury od zabudowy poprzedniego, kapitalistycznego ustroju. Wzdłuż nich planowano aleje, którą miały maszerować pochody pierwszomajowe. Te dwa światy architektury coś jednak łączy. Po wojnie projektantami i budowniczymi byli przedwojenni fachowcy, których cechowała solidność. A ideologia? Co można wyczytać we wspomnieniach artystów zmagających się z problemem sztuki socjalistycznej w treści i narodowej w formie? Żaden z twórców nie wiedział do końca, jaka właściwie ma ona być. Stąd też rządowi decydenci dostarczali gotowe projekty z katalogów radzieckich, które następnie adaptowano do warunków lokalnych. Po 1955 roku projekty stalowowolskich budynków nie zawierały już attyk, boniowanych cokołów, wyeksponowanych gzymsów. Powodem była nie tylko tak zwana odwilż w polityce. Zmiany wymusiły także olbrzymie koszty domów wybudowanych zgodnie z socrealistyczną regułą. Do Stalowej Woli powracał modernizm z architekturą nacechowaną skrajną ekonomicznością i typowością. Była to zapowiedź nadejścia wielkiej płyty produkowanej w fabrykach domów.